Polska Grupa Orlen przejmuje dużą sieć stacji paliw w Austrii i na ten temat będziemy właśnie teraz rozmawiać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również mojego gościa, Wojciech Jakubik, biznesalert.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Na początku naszego spotkania bardzo proszę, posłuchajmy fragmentu z wczorajszej konferencji prezesa Daniela Obajtka. Wchodzimy na następny rynek. Ten rynek to Austria. Dziś podpisaliśmy umowę na przejęcie 266 stacji w Austrii pod marką Turmol. Jest to trzecia marka w stosunku co do wielkości detalu na tym rynku, ale również przejmujemy tam 14% rynku hurtowego. Jest to następne wydarzenie, z którego możemy być dumni. My jako Polacy, że nasza sieć tak dynamicznie rozwija się w Polsce, ale również rozwija się to w regionie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie determinacja wielu zaangażowanych, którzy tu są obecni. Dziękuję całemu zarządowi za umiejętność podejmowania decyzji. Panie redaktorze, zanim porozmawiamy o tym sukcesie Orlenu, chciałabym jeszcze przypomnieć naszym widzom, że przecież kiedy w ogóle pojawił się temat fuzji Orlenu z PGNiG lub Lotosem, to byli tacy, którzy bardzo krytykowali te pomysły. Tu wciąż zadaję to samo pytanie. Dlaczego te fuzje tak bardzo się nie podobały niektórym też politykom, no nie ma co ukrywać, ale politykom opozycji? Bo fuzje nie były darmowe, to znaczy każda róża ma kolce, każda fuzja ma kolce w warunkach regulacji antymonopolowych, które obowiązują w Unii Europejskiej. Żeby coś dostać, czyli na przykład Lotos, Orlen musiał coś oddać. Puszcza Saudi Aramco do rafinerii gdańskiej, musiał wymienić się stacjami paliw z MOL-em, musiał pozbyć się kilku aktywów, które mają charakter strategiczny, na przykład pozwalając rosnąć konkurencji z Unimotu, czyli to nie było za darmo. Natomiast cel był taki, żeby zwiększyć potencjał głównej firmy paliwowej w Polsce, aby mogła się przekształcić potem w tak zwany koncern multienergetyczny. I możliwość akwizycji, możliwość działania za granicą, poza Polską, na taką skalę, o której teraz słyszymy, to jest skutek tej konsolidacji, czyli mamy do czynienia z kosztami, które przynoszą pewne efekty, coś za coś. To znaczy nie ma nic za darmo, nie ma darmowych obiadów w energetyce i fuzja ma plusy i minusy. Należy rozważyć, czy korzyści przewyższają też koszty. No i postępy w Austrii, czy też ogólne zwiększenie aktywności Orlenu w Europie Środkowej, bo przecież jest w Czechach, jest też w krajach bałtyckich, na Węgrzech po fuzji także jest obecny, może być probierzem rozwoju dostaw ropy i paliw nierosyjskich w tym regionie, bo życzyłbym sobie, żeby za obecnością Polaków na rynku szła też większa obecność nierosyjskich paliw, bo warto pamiętać, że Czechy czy Węgry są dalej klientami na ropę rosyjską. Panie redaktorze, 266 stacji paliw. Obecnie Grupa Orlen finalizuje zakup tych stacji. Czy znamy szczegóły tych zakupów? Ile to będzie kosztować, ale jak to zwiększy też nasz potencjał? Koszty to są miliony, to nie są tak wielkie wydatki, do których nas przyzwyczaił Orlen. Natomiast mogę powiedzieć o konkretnych liczbach w odniesieniu do udziałów rynkowych. Słyszeliśmy od prezesa o 13% i wiadomo też, że te 13% to jest trzecia pozycja na rynku austriackim. Nie pierwsza, natomiast ważna i pozwalająca myśleć dalej o rozwoju aktywności na tym rynku. I warto podkreślić, że wejście do Austrii, tak jak rozwój obecności w Niemczech, to jest inny rodzaj inwestycji niż na przykład w Czechach, gdzie też jest Orlen, czy na Węgrzech. Z tego względu, że to są rynki dojrzałe krajów Europy Zachodniej, która będzie przechodzić szybciej transformację energetyczną. Więc obecność Orlenu akurat tam to jest perspektywa zaangażowania w paliwa alternatywne. Tam szybciej będą traciły na znaczeniu paliwa konwencjonalne, czyli benzyna, olej napędowy, LPG,
a będzie rosło szybciej prawdopodobnie znaczenie paliw alternatywnych, takich jak biopaliwa, jak wodór, jak elektromobilność. Być może, oczywiście nie wiemy, co przyniesie przyszłość z tak niestabilną sytuacją na wschodzie. Natomiast założenie jest prawdopodobnie takie, żeby na tych dojrzałych rynkach rozwijać ten niekopalny element działalności Orlenu. Dlatego też prezes Orlenu mówił o zmianie nazwy, bo już nie mamy PKN Orlen, tak, czyli polskiego koncernu naftowego, ale mamy po prostu Orlen, z tego względu, żeby ten komponent naftowy odłożyć na bok, z tego względu, że właśnie Orlen ma się zajmować już różnymi rzeczami, ma się zazieleniać i obecność u Germanów ma temu właśnie służyć, bo to są najbardziej rozwinięte rynki. Warto też przypomnieć, że Niemcy mają najlepiej rozwinięty rynek motoryzacyjny, więc tam będzie takie laboratorium nowych technologii paliwowych Orlenu. Jeżeli tam sobie Orlen poradzi, to poradzi sobie wszędzie. Panie redaktorze, czy te wszystkie fuzje, czy też zakupy stacji paliw, chociażby w Austrii, i ten ogólnie rozwój grupy Orlen powoduje, że w ostateczności to jednak po prostu Jan Kowalski płaci mniej za paliwo? Żeśmy o tym rozmawiali przez chwilę przed wejściem na antenę, ale mamy ten okres wakacyjny, Polacy wyruszają w podróże, jeżdżą też własnymi autami. Jak się okazuje, często jest taniej niż pociągiem. Czy my to czujemy w naszych portfelach, że rzeczywiście ten rozwój i ta niezależność też energetyczna się nam po prostu opłaca? Niezależność energetyczna, dywersyfikacja dostaw zwraca się też w niższych cenach, natomiast fakt, że mamy niższe ceny na stacjach, wynika przede wszystkim z promocji, którą też Orlen ogłosił, zanim poszły inne firmy, które także, na przykład jak Equinor norweski, poprzez stację Circle K ogłaszają podobne promocje. To jest jakaś pociecha na wakacje, ale ceny paliw w naszej części świata spadają z innego powodu, to znaczy przez groźbę recesji. Inwestorzy obawiają się, że gospodarki świata, w tym te zachodnie, w tym Polska, będą rozwijać się wolniej. Przez to będzie mniejszy popyt na paliwa, a zatem niżej wyceniają te paliwa na rynku. I to jest trend globalny, którego nie są w stanie zmienić na przykład Arabia czy Rosja, które co chwilę pohukują o nowych cięciach wydobycia ropy, które miałyby podnieść cenę. Baryłka dalej tanieje, bo widmo recesji, spowolnienia gospodarczego na skalę globalną jest cały czas widoczne. Panie redaktorze, wspomniał Pan o tych krajach, chociażby o Węgrzech, o krajach, które wciąż kupują rosyjskie paliwo. No, mamy taką sytuację, widzimy, co dzieje się na Ukrainie. Węgry to państwo, które w różnoraki sposób postępuje, jeśli chodzi o chociażby o kolejne pakiety sankcji, o których też Pan bardzo często pisze. Co dzisiaj należałoby zrobić, jeśli chodzi o te kraje? Czy one się mogą wyłączyć z tych umów? Czy są to umowy jednak długoterminowe z Rosją, które nie pozwolą na ich zerwanie? Chcieć to móc, a nie chcieć to nie móc. Węgrzy mieli dużo czasu na dywersyfikację. Mają szlaki alternatywne dostaw ropy i innych paliw. Mogliby zmniejszać zależność od Rosji dużo szybciej, gdyby tylko chcieli. Warto przypomnieć, że oni byli mniej zależni od Rosji niż Polska w momencie inwazji rosyjskiej na Ukrainę, bo kiedy u nas około 80% ropy pochodziło z Rosji, u nich to było tylko 54%, więc mogli schodzić z udziału ropy rosyjskiej dużo szybciej. Mają dostęp do naftoportu w Chorwacji, w którym mają też udziały poprzez swoją firmę MOL, więc nie ma w ogóle o czym mówić. Gdyby Węgrzy chcieli, zmniejszaliby zależność od Rosji, ale nie chcą. Wchodzą w większą zależność, nie tylko w sektorze paliwowym, ale także na przykład w energetyce jądrowej i na własne życzenie zwiększają wrażliwość na różne działania Rosji, bo oni też płacą za to. Oni też odczuwają kryzys energetyczny, mieli kryzys paliwowy, przez to właśnie między innymi, że wystawili się na taką zależność, więc co można zrobić? Można przekonywać Węgry do zmiany polityki. Będzie o to trudno, ponieważ rząd w Budapeszcie, który prowadzi niestety prorosyjską politykę zagraniczną i energetyczną, ma poparcie społeczne, więc najwyraźniej Węgrzy tego chcą. I coraz częściej jest tak, że są koniem trojańskim Putina, tak samo jak czasami bywa nim Turcja. I to jest wielka tragedia, ponieważ Polska pewnie chciałaby bardziej liczyć na Węgry w różnych rozmowach, a nie może, ponieważ Węgry są niestety na dzień dzisiejszy prorosyjskie. Panie redaktorze,
O ile jesteśmy bliżej budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce? Trwają rozmowy z Amerykanami cały czas na temat i negocjacje zaangażowania finansowego Stanów Zjednoczonych. Widzimy, co ma miejsce nieopodal nas, czyli na Ukrainie. Decyzje są potrzebne tu i teraz, choć nie zawsze one są. Tak, negocjacje trwają. Dzisiaj nawet publikowałem wywiad z prezesem polskich elektrowni jądrowych, panem Łukaszem Narkiewiczem, który mówi, że jesienią dojdzie do rozstrzygnięć, na które czekamy. Przede wszystkim ma zostać podpisana umowa projektowa z amerykańskimi firmami Bechtel i Westinghouse. To jest dokument, który opisuje, w jaki sposób zostanie przygotowany projekt elektrowni, bo mamy pewien wzór, ale każda lokalizacja jest inna, uwarunkowania w każdym miejscu są całkowicie inne i trzeba stworzyć projekt. Tym mają się zająć Amerykanie. Będzie ważne tutaj też dofinansowanie z USA. Trwają rozmowy o włączeniu instytucji amerykańskich w finansowanie. Nie znamy szczegółów. O jakim finansowaniu, panie redaktorze, mówimy? O jakim procencie finansowania tego projektu? Słyszymy o tym, że firmy amerykańskie mogłyby wejść do akcjonariatu polskich elektrowni jądrowych na kilka procent. Polacy by pewnie chcieli 50%, ale nie słyszałem jeszcze, żeby taka możliwość była na stole. Słychać może bardziej o 10%. Do tego jest wsparcie instytucji amerykańskich i tutaj Departament Energii mówi o nawet kilkudziesięciu miliardach złotych zainteresowania. Gdyby Amerykanie budowali także drugą lokalizację, to Westinghouse przekonywał, że mógłby nawet przekazać w całym programie 100 miliardów złotych wsparcia polskiego programu jądrowego. Amerykanie są już na pokładzie, szczegóły są dogrywane i o modelu finansowym dopiero mamy usłyszeć w przyszłości. Także jesienią mamy poznać trzy potencjalne lokalizacje drugiej elektrowni, która miałaby być budowana przez polskie elektrownie jądrowe, być może z Amerykanami, choć tutaj rząd wysyła też sygnały do Paryża, do Seula. Zobaczymy, jak te rozmowy się potoczą. Projekt jest najbardziej zaawansowany w historii. Natomiast czekamy wciąż na pewne rozstrzygnięcia, które miały się już pojawić w 2022 roku, więc oby rzeczywiście tym razem jesienią już zostały przedstawione. Panie redaktorze, pan wielokrotnie podkreśla trzy razy S, spokój, sankcje, solidarność. No tak, czy te sankcje, ten 11 pakiet sankcji, ale te 10 poprzednich, no już dzisiaj ponad roku słyszymy komentarze, że te 10 poprzednich nie do końca skutkuje tak silnym zatrzymaniem Władimira Putina. I pytanie, co dalej, jaki jest sens tych pakietów sankcji? Sankcje powstrzymują Władimira Putina bardziej niż mogliśmy się obawiać jeszcze w lutym 2022 roku, gdy nie było żadnych sankcji, gdy były tezy o tym, że w trzy dni zostanie zdobyta Ukraina, a potem Zachód przejdzie do porządku dziennego. W ogóle do tego nie doszło i to jest wielki nasz sukces. Z tej perspektywy 10 pakietów sankcji, 11 kolejny, to jest sukces. Widać to także w spadku przychodów Kremla ze sprzedaży węglowodorów. W pierwszym kwartale 2023 roku te przychody ze sprzedaży gazu i ropy były prawie o połowę niższe niż rok wcześniej, z poprawką oczywiście na rekordowe ceny kryzysu energetycznego, również przez Rosję podsycanego, więc sankcje działają, natomiast nie doprowadziły wciąż do upadku Rosji i trudno byłoby oczekiwać, aby tak się stało. Natomiast bunt Prigożyna, wojna buldogów pod dywanem, kolejne zagadkowe śmierci wśród elit rosyjskich pokazują, że sankcje oddziałują mocno na Kreml. Pozycja Władimira Putina jest podkopana. Musi tworzyć propagandę sukcesu, opowiadać, że jest w ogóle super w Rosji, chociaż musi tworzyć podróby McDonalda, podróby sklepu H&M, bo nikt nie chce w Rosji w ogóle pracować, więc proces trwa. Spokój należy dalej utrzymać. Sankcje powinny być jak najszybciej zaostrzane. No i solidarna polityka, nie taka jak węgierska, doprowadzi do sukcesu, czyli być może wycofania Rosjan z okupowanych terenów Ukrainy. Być może jesienią dojdzie do jakichś rozmów pokojowych, jeżeli będzie także sukces na froncie, jeżeli kontrofensywa ukraińska silnie wspierana przez Zachód odniesie sukces. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Wojciech Jakubik, biznesalert.pl, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. A ja oczywiście naszym widzom bardzo dziękuję za wspólny poranek. Przypominam, że dzisiaj zachód słońca o 20:59, a imieniny obchodzą, warto o tym pamiętać, Antoni, Atanazy, Filomena, Jakub, Karola, Maria, Marta, Michał i Trufima. Wszystkiego co najlepsze, szanowni Państwo. Do zobaczenia o godzinie 15:30.